Niedawno doszło do corocznych wyborów władz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Prezesem na kolejną kadencję wybrana została dotychczasowa prezes Urszula Bancerz, właściciel Centrum Doradztwa Finansowego. Poprosiliśmy panią prezes, by opowiedziała nam o stowarzyszeniu, czym się zajmuje, jacy przedsiębiorcy wchodzą w jego skład. Jest to kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatu Łukowskiego. Są to zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Przedsiębiorcy z bardzo różnej różnych branży. Są to branże budowlane, branże rolno-spożywcze, usługi, różne zakłady produkcyjne. A jakie są cele działalności stowarzyszenia? Przede wszystkim chcemy integrować przedsiębiorców do wspólnego działania i dbania o własne interesy, ale takim zasadniczym celem naszym, który to cel przyświecał nam w momencie tworzenia stowarzyszenia, to też chcieliśmy pokazać przedsiębiorczość i przedsiębiorców od innej strony. Tych osób takich zaradnych, które tworzą nowe miejsca pracy na terenie Powiatu Łukowskiego, które dbając o własne interesy, dbają również o interesy mieszkańców, dając właśnie miejsca pracy. I w jaki sposób stowarzyszenie funkcjonuje? Jakie działania są podejmowane? Współorganizujemy różne cykliczne imprezy, także od 10 lat współorganizujemy Łukowskie Forum Gospodarcze, na którym to poruszamy tematy zakresu przedsiębiorczości, z zakresu zarządzania firmami. To forum współorganizujemy z naszymi władzami samorządowymi i innymi organizacjami biznesowymi z terenu powiatu łukowskiego. Współorganizujemy bal charytatywny, jest to taka działalność nasza społeczna, też od 10 lat, ale na co dzień zajmujemy się jakby pomaganiem przedsiębiorcom w takim codziennym w codziennej ich pracy. Organizujemy spotkania ostatnio chociażby z doradcą Krajowego Rejestru Długów odbyło się spotkanie razem z Lożą Siedlecką BCC. Współorganizowaliśmy spotkanie na temat lobbybingu, i dbania o własne interesy. I teraz chcemy to również wykorzystywać tutaj we współpracy z naszymi władzami. Organizujemy spotkanie chociażby z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, ale są to również takie codzienne, co wtorkowe spotkania, na których dyskutujemy na temat naszych codziennych problemów i możliwości ich rozwiązywania. Dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Myślę, że to też jest warte podkreślenia, bo na co dzień mamy podobne problemy, niektórzy już je rozwiązali, więc pokazują innym jak to robić. Czy są jakieś perspektywy rozwoju na przyszłość? Czy może jacyś nowi członkowie szykują się do stowarzyszenia? Tak, to grono przedsiębiorców bardzo się w ostatnim czasie powiększa. Przeciągu już tego roku dołączyła do nas ośmiu przedsiębiorców nowych. Cieszy nas bardzo, że są to tacy nowi przedsiębiorcy, młodzi, młodzi wiekiem, ale i młodzi starzem, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Myślę, że ci bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą im podzielić się tym właśnie doświadczeniem, natomiast ci młodzi, nowi przedsiębiorcy dają nam dużo energii do działania i Pokazują często, że Włókowie daje się zrobić rzeczy niemożliwe, prowadzić działalność w branżach bardzo, bardzo różnych, specyficznych. Prowadzicie także dialog z władzami samorządowymi? To znaczy tak, tutaj akurat ta kwestia pozostawia wiele do życzenia i na pewno nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Mamy wiele problemów jako przedsiębiorcy, sygnalizujemy je naszym władzom. No, trudno powiedzieć, żeby napotykało to na jakieś przychylne Stanowisko. Takim największym naszym problemem, który właśnie tutaj na pograniczu władza i przedsiębiorcy występuje, to jest brak planu przestrzennego zagospodarowania miasta, co w zdecydowanej mierze utrudnia inwestowanie i realizowanie działalności w zakresie infrastruktury. Utrudnia to również przedsiębiorcom możliwość sięgania po środki unijne, gdzie no, potrzebny jest szybki czas realizacji pewnych działań. Niestety, w momencie obecnym, często na wydanie decyzji o warunkach zabudowy czeka się kilka miesięcy. W działalności gospodarczej, nieraz miesiąc, dwa to już jest za długo i tracimy pewne możliwości, pewne kontrakty. Natomiast kilka miesięcy to jest przepaść. A jakie działania stowarzyszenia są zaplanowane na przyszłość? Chcemy. Zwiększać liczbę członków naszych, bo w ilości siła to też. Mamy zaplanowane cykliczne spotkania, te, które corocznie się odbywają, czyli forum gospodarcze, między innymi. Mamy zaplanowane w najbliższym czasie spotkanie z nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Mamy zaplanowane spotkanie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Natomiast no, w tym roku czekają nas wybory samorządowe. I chcemy, jako stowarzyszenie, jako przedsiębiorcy, włączyć się w te wybory i pokazując jakby ten zakres tematyczny, który nas interesuje, te rzeczy, które by pomagały przedsiębiorcom sprawnie prowadzić swoje działalności na terenie powiatu i będziemy wśród kandydatów na radnych, na burmistrzów, szukać poparcia dla tych naszych pomysłów i rozwiązań. Jak również no, chcemy integrować przedsiębiorców, włączać się w różne akcje społeczne, charytatywne, tak jak ostatnio w pomoc powodzianom, chcemy włączać się w akcje sportowe, pomocy dzieciom. Myślę, że dużo, dużo jeszcze różnych spraw wyniknie w trakcie działania. W obecnym systemie to prywatni przedsiębiorcy stanowią podstawę gospodarki zarówno całego kraju, jak też powiatu łukowskiego. Dlatego też dobra sytuacja lokalnych przedsiębiorców leży w interesie nas wszystkich, gdyż niesie ze sobą między innymi rozwój infrastruktury i wzrost zatrudnienia.